Hej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko z kanału Team Games. Zapraszam was na kolejny odcinek House Flippera, gdzie ja tu u licha nie pomalowałem. Wszędzie jest pomalowane. Tu jest 1%, czyli gdzieś kurde tam pewnie. Jeszcze nie? No kurde, gdzie jeszcze? Nie mówcie mi, że to też mam pomalować. Czekajcie, to może zielone, bo tam chyba zielone jest z zewnątrz, co? A. No brakuje jednego. Jednego miejsca gdzieś brakuje. Gdzieś nie domalowałem. Tu jest. Tutaj wszędzie jest. Dobra, czerwona. Zobaczmy tu przy oknie. Jest. Tutaj nie zaciąga. No tu jest wszędzie, kurde. 1%. Te przedszkole zawsze mi dobijało. Dlatego one zostało na koniec. Ale nie widzę, żeby gdzieś coś brakowało. Przecież nie muszę nabierać. No nic nie brakuje. A pokazuje mi 99%. Dobra, olać to. Okno umyć. No. Dobra, i teraz tak, mamy umieścić jakieś przedmioty. Ja widziałem, że wszędzie jest pomalowane. Oni mi twierdzą, że nie, ale ja wam mówię, że jest. Dobra. Umieść przedmiot, tablica z... Tablica. Tablica. Kup. Gdzie by ją powiesić? Może tutaj zaraz na dzień dobry. Umieść przedmiot dwa razy stolik dziecięcy. Stolik dziecięcy mam. Kup. Raz. Dwa. 8 krzeseł dziecięcych. Jak to teraz znaleźć? No, tak będzie szybciej chyba. Dobra, kup wiele. Czyli tak, musimy wyłączyć latarkę. Proszę mi tak postawić jedno. Drugie. Trzecie. Czwarte. Jedno. Drugie. Trzecie. Czwarte, dobra. Dwa razy montowalna wąska zasłona. Jezusie. Dobijcie mnie teraz. Drzwi, okna. Montowalna wąska zasłona. To będzie to. Dwa razy.
Kolor to jest bez różnicy. Ciekawe, czy ona się da zamontować. Dała się. Dobra, nie jest źle. Tego się bałem najgorzej. Dobra, to teraz to zamontować jeszcze. Bo największe bugi w tej grze to są zasłonami właśnie. Umieść 4 razy dywan zielone kwiaty. Podłoga chyba to będzie, co? Dywany. Dywan zielone kwiaty. 4 razy. Dobra, tutaj raz. Dwa. Trzy. I cztery. Dobra, podwójna komoda mal. Jezus Maria. Podwójna komoda mal. Kup wiele. Da się ją tu gdzieś wepchnąć? Tu się da. Kurde, tam jest problem, bo nie odstawiłem sobie. Czekajcie. Na razie ją postawię byle jak. To przestawmy. To można na tą komodę położyć. To na razie też postawmy na komodę. I tą komodę postawmy tutaj, tutaj. O. Niech się stoi. Dobra, czekajcie, gdzieś tutaj, o, ten, puf. Co tu jeszcze? Regał wini. Kurde, gdzie mam to stawiać? Czekajcie, bo mi się to nie pomieści. Te książki, to podnosić. Tutaj dzieciakom postawić, niech mają do zabawy. Dobra, jeszcze troszkę. Jeszcze to na zabawki, co się może stać tu. Te kartoniki. Dobra, i tu jeszcze obrazek. Pewnie biurko też trzeba będzie postawić z kotem, o, obrazek, o, dobra. Nawet podobny kot do mojego. Co ja miałem kupić? Regał wenne. Regał wenne. Dobra, tam byle jaki chyba. Mam nadzieję, że to jest ten. No, nie jest duży. Ale swoje. Tak, ma iść. Dobra. Ten? Poziomy. No i pewnie znowu od nowa. Poziomy. To ten ma być. Kurde, też wielki. Tak, kurde, nie można dosunąć, bo jest to. Dobra, co tam jeszcze mam kupić? Piłka. Dobra, piłka, to piłka. Piłka. Chyba jedna sztuka była, nie? Dobra, tu bym to rzucić na podłogę. Pudełko z klapą. 4 razy. Jeju. Pudełko z... Pudełko z klapą 4 razy. To tutaj wrzućmy raz. Dwa. Trzy. Da się do góry? 4.
Umieść przed osiołki. Dwa osiołki. No dobra, to jeszcze osiołki. Osiołki. Dwa osiołki, tutaj gdzieś jedne. I tutaj drugie. Czekajcie, co jeszcze? Króliczek mam jeszcze teraz kupić. Króliczek, jeden sztuk. Siedzę u góry. Dobra, pokój meblowany, aby nie pomalowany. Tu zrobione. Tu. Aha, tu trzeba będzie malować. Tu. Tu jest do malowania, ale nawet farba jest. I mam jeszcze zamontować urządzenie jakieś. Gdzieś. Tylko gdzie? Tu coś. A. Dobra. Jeden kabelek, drugi kabelek, trzeci kabelek. Dobra, gniazdko jest, teraz pomalować tylko. Te biurko to tu jest potrzebne, nie powiem to do czego. Tutaj jaśniejszy kolor, bo tu jest tak ciemna, bo trochę to. Pod oknem jeszcze. Dobra. Aha. I chociaż pomalujmy. Dobra, teraz tak. Tutaj tym ciemniejszym. A jak się panu dyrektorowi nie będzie podobało, to niech się sam pomaluje. O. No. Kurde, chyba tej farby tam za dużo kupiłem. I kurde, i zobaczcie, jest 98%. Tu gdzieś nie namalowałem. Dobra, mamy 100. No ale tam sprawdzałem i kurde. Dobra, co tu mamy? Regał biurowy. Regał biurowy. Kup jeden. Jezu, wielki skubany. Gdzie go by tu postawić? Może tu wejdzie jakoś? Dobra, tak może stać. Montowalna wąska zasłona. Drzwi i okna. Montowalna wąska zasłona. Zamontuj. No, przykręcaj się. Dobra, to już. Tu. Wszystko. Zostało to. I tu. Ułóż płytki. Tutaj już chyba zrobione wszystko jest, nie? Ułóż płytki ceramiczne, podłogowe, dobra. I tutaj chyba też. Płytki ceramiczne pomarańcz. Czyli tak będzie podłoga. Płytki podłogowe, pomarańcz.
Nie mozaika, tylko ma być ceramiczne. Pomarańcz. Dobra. Ułóżmy. Raz. Dwa. Tak, tutaj mamy wszystko. Można kibel zamknąć. I tutaj mamy wszystko. Tak. Można zamknąć. Teraz tak, tutaj podłoga też płytki ceramiczne pomarańcz. Dobra. Wyczyścić okno. Kurde, ja tam tu żaluzję założyła, nie czyścił to okno. Puść! Co i oni spieprzyli, zobaczcie, kurde. Niby gra reaguje, ale ten subak jest porąbany. Tam jedną aktualizację robią, jedną naprawią, drugie popsują. Czyli wszystko tu, tak? Nie, jeszcze, o kurde, płytki ceramiczne, pomarańcz. Płytki, czekajcie, ściany. Płytki ścienne. Płytki ceramiczne, pomarańcz. To będą te. Dobra, kupmy Z3. I płytki ceramiczne, mozaika, sepia. Oczywiście, telefon jak nagrywam. Płytki ceramiczne, mozaiczne, sepia. To będzie to. Dobra. Jak to kurde tu zrobić? Żeby to w miarę wyglądało. Dobra. Jedziemy z tymi płytkami tu. Rosną, procenty rosną. To jest ważne. Najciekawsze jest to, że wystarczy... Wszystkie mogę położyć te. Bylem jedną chociaż położył inną. Bylem tą i mi się zaliczy. Mogliby się ogarnąć trochę z tą grą, poprawić, dołożyć trochę rzeczy, a nie oni raz DLC chcą wypuścić i to pewnie będzie płatne i pewnie też będzie kosztowało sporo. Ale to tak jakieś w ogóle teraz te gry robią, kurna, że gra jest niegotowa, nieskończona, pełna błędów, ale DLC już wypuszczają mi to, kurna, za grube hajsy. Dobra, idziemy z tym. Kurde, to się nie nadaje na ścianę. To się nadaje... Kurde. Na podłogę, nie na ścianę. No ale tak każą, takim położą. Nie podoba mi się to w ogóle. Mi się to nie podoba. Ale ja też jestem fachowiec, bez odkręcania kontaktu, bez odkręcania tego, płytki kładę, kurde, i to zobaczcie, jak idealnie prosto, kurde. No i elegancko leci. Kurde, za komuny na podłodze takie coś się padło. A nie tutaj, kurde. Tutaj to powinno być jakieś, jak to jest w przedszkole, to powinno być jakieś fajne, kolorowe, wesołe, a nie tam takie. Brzydactwo.
No i zabraknie mi tych kurde płytek. No. Zabraknie. Kurde, tylko że mam te. Wróćmy tu, kupmy jeszcze jedne. Tak na wszelki wypadek. Bo wiedziałem, że mi zabraknie. Mam nadzieję, że tutaj nie będę musiał. No, pięknie. Wąt mnie z tymi brzydactwem stąd. No. Dobra, tutaj tak. No kurde, to wygląda nie za. No ale już tak musi być. Dobra, to i co jeszcze mamy do zrobienia? Tylko to do pomalowania. Tu jest zrobione wszystko. Tak. Zostało tylko to pomalować i umieścić jakieś zasłony i tak dalej i tutaj ma być królewski błękit oczywiście. O, i znowu tak, i znowu farby królewski. No i kurde, i tak pisze i kurde. Dobra, kupmy teraz ten błękit królewski. I pewnie te same kolory. No przecież maluję królewskim błękitem. Królewski błękit. Więc o co chodzi? Jasna broskwinia. Jasna brzoskwinia, jasna brzoskwinia, jasna brzoskwinia. Jest jasna brzoskwinia. Zobaczmy teraz. No, 1% urósł. A może w tych futrynach ja wcale nie musiałem malować? Dobra, na wszelki wypadek zobaczmy tutaj, czy mi załapie jakieś procenty. O, tutaj załapało. I co jeszcze? Pastelowy róż, żebym później nie zapomniał, bo kurde, zaraz będzie lipa. Pastelowy róż, 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 pastelowy róż. Tak. Fajny kolor. Dobra. Trochę brzoskwiniowo. Teraz znowu trochę różowo. Tak, teraz tutaj trochę niebiesko. I znowu telefon. No, dobra. I teraz tak, trochę znowu różowo. Tak. Trochę znowu pastelowo, ten, no. Brzoskwiniowo. I znowu trochę różowo. A tak by było, żeby było śmiesznie. I znowu brzoskwiniowo. I różowo. Tylko z tego miejsca. Dobra, i teraz znowu tak. Tak, i znowu róż. I znowu brzoskwinia. I znowu róż.
I znowu rozkwina. Dobra, pomalowane. Pyk, pyk, pyk. Teraz tak. Tutaj zamknąć. To poprawić. Zasłona wąska zasłona. No nie cierpię tego, nie cierpię. Drzwi, okna, wąska zasłona. Dajmy ją taką. Grunt, że się daje założyć, bo ostatnio się nie dawało. Dobra. Jeszcze szeroka zasłona. Szeroka. Montowalna, szeroka zasłona. Dobra. I też dajmy taki kolor. Chyba odwrotnie założyłem. Jejku. To jest ta szeroka. I ta szeroka tu nie pasuje. Ani tu, ani tu, ani tu, ani tu, ani tu, ani tu, ani nigdzie. A weźmy to. Zobaczmy. Ani tu, ale ta pasuje. Już w dupie z kolorami, byle pasowało. Nie cierpię zasłon, nie cierpię zasłon w tej grze. Dobra. I tutaj teraz musimy jeszcze tą jedną wąską zasłonę, tak? Ty tutaj zamknij się tu. Dobra, może być niebieska. Zamontujmy, bo się inaczej nie odczepią. No. Jak to montowalna szeroka zasłona przecież? Nie, ja kończę na dzisiaj. Dobra, w tym odcinku wszystko. Do zobaczenia. Nie, czekajcie no. Tak, ukończamy to w nosie. Nie będę więcej tego wszystko dorobił. Nie dotykam, nie chcę, nie robię, koniec i to. No. Co ja tu w ogóle mam? Tu na szczęście nic nie ma. Zobaczmy przeglądarkę. Mamy nasz domek, który musimy zrobić. Do kupienia jeszcze mamy 6 domków. 8. Dom Samar. Majer za 200 tysięcy. Ej, ja tego domu to nie widziałem. To jakiś nowy dom jest. Kupmy go. Idziemy zobaczyć to coś. Ciemne zalesy. Fotę szczeliłem. Ha! Dobra, idziemy. O kurwa. Ej, panie, ja tam nie idę. Co to kurwa? Da się to posprzątać? Żeby tak wszystko źle nie wyglądało, może od razu, nie? Wiedział, że to straszy, to ja bym tego nie kupił. Proszę zamknąć drzwi. Śmieci powyrzucajmy od ręki. Dziwny dom. Dlaczego tu nie ma żadnych drzwi? Aha, będę musiał kupić drzwi. Słyszę karaluchy. I to tu jedzie, słyszę, ale ich nie widzę.
kurwa, samo się otwiera? Wypadł. Jakaś krew czy coś? Ludzie kochani, gdzie ja tu trafiłem? Jeszcze mryga mnie to światło, jak ja mam na tym zarabiać? No się boję kurwa tego wszystkiego otwierać. Gdzieś tu ucieknie woda. Światło to działa tu? Działa, ale mryga. Trzeba sobie wszystko kurde ponaprawiać po to. Matko. Kurwa, jakiś straszny dom. To jest chyba do wyrzucenia po prostu i tyle. No, tam jeszcze było zabrudzenie u góry. No, pokazuje mi cały czas, że tu jest gdzieś zabrudzenie. Ja tu nie widzę żadnego zabrudzenia. Chyba, że u góry. Kurwa. Matko i córko, gdzie ja tu kurde trafiłem? Jak ja mam tam coś posprzątać, jak... Chyba, że na schodach. Dobra. Raz, dwa, trzy, wchodzimy. No nikogo tu nie widzę. Światło to działa? Działa, tylko kurde mryga. Jezu, to straszne jest, tu woda niby leci. Ale ja nie widzę, żeby tu leżała woda. Nigdzie. Kurwa mać, co to jest? Ja pierdolę, co oni? Zaraz tą spieprzę. Nie będę z drzwi zamykał, czekaj, to okno otworzę. Nie mogę. Wypad karaluchu stąd kurna won. To się oglądam, żeby mnie coś tu kurna nie wylazło. Gdzie są te karaluchy? Wszystko tu mryga. Co tu jest? Matko. Już jest, nie no, to trzeba będzie koniecznie pomalować, bo tego okna się nie da otworzyć. Tego też się nie da otworzyć. Chyba z tym mopem będę łaził, bo... Boję się. Dobra, tu nic nie ma, można posprzątać, aby ślady krwi. Okno jest nieotwieralne. Można zabrać płytki. Jeszcze ta melodyjka.
Kurwa, z królikiem. No ale tu jest posprzątane. Jezus Maria, jeszcze dostanę zawału, jak długo kocham. No właśnie. Tego się obawiam. Światełko. Jakie ładne schody. Kurwa, nie idę tam. Pierdolę. Tak, kilka brudów. Zostało kilka brudów. Zawisę. Przyjdź, posprzątaj se sam. To za hacjenda i zamknij się, bo ja tu sprząta. No kurwa. Jeszcze ta melodyjka mówi wam, że normalnie mnie doprowadza. Co to jest? Przytrzymaj, żeby kopać. Dlaczego ja mam to kopać? Jezus, kurwa. Stawmy to jakoś tak po ludzku. I spadajmy stąd. Ja pierdzielę. Mogę już tu wejść? Mogę. Jaki obraz. Przecież ja bym tu zawału dostał. Jezu. O rany. Nie no, tak to powiem wam, że całkiem ładnie to wygląda nawet. O, telewizor się wyłączył w końcu. Ja bym to tylko, kurde, uzupełnił tutaj te domki. To pomaluję to i nic tu za dużo nie będę dokładał. Tylko to wszystko zrobimy tak, jak się należy. Czekajcie, kibelek jest, to jest, tu jest. Ogrzejnik to jest czas. Nie trzeba to odkręcić. Nie, nie trzeba. A już miałem kończyć odcinek, co? Ale powiem wam, że naprawdę w momencie to mi takie cieruchy wylazły, że to jest ta masakra. Kurwa, kupiłem nawiedzony dom. Dobra. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.